Agateczko! Z tej strony. Dzisiaj podobnie jak Milusia Klaudusia spróbuję wyzwania, że nie biorę checkpointów. Sprawdziłam kilka obli, w których mogę swobodnie przejść obok checkpointa i wybrałam na dzisiaj ucieczkę przed strasznym dentystą Bobem. Jeżeli takie wyzwania Wam się podobają, to zostawcie tutaj 15 tysięcy łapeczek w górę, to wymyślę i nagram kolejne. Gra zawiera jumpscare'y, czyli jak dla mnie to bardzo dobrze, bo ja lubię troszeczkę jumpscare'ów. Czy jesteś gotowy na usunięcie zęba? Nie, nie jestem! W ogóle co się z moimi rączkami stało? Czemu mam tak wykręcone? Nie jestem gotowa na wyrwanie zęba, ale dziwny ten dentysta. On w ogóle jakieś żółte zęby ma. Dobra, on idzie po jakieś narzędzie. Straszne narzędzie do wyrwania zębów. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, czy boicie się chodzić do dentystów, bo ja nie boję się, wręcz lubię chodzić do dentysty, bo lubię się zawsze położyć na tym wygodnym fotelu, zamknąć sobie oczka, no i wyleczyć zęby przede wszystkim, nie? Dobra, mamy tutaj kłódkę, więc musimy znaleźć jakiś klucz. Czy będzie w szafce? Nie. Tak na ziemi sobie po prostu leży? Ale jaja, zobaczcie ile tutaj tych zębów, w wiatrach normalnie ma. Ej, to może on współpracuje z jakąś wróżką zębuszką, co? I zobaczcie, tutaj wszystkie te zęby trafiają później do jego wiadra. Dobra, nie bierzemy checkpointów, to jest pierwszy i jedyny checkpoint, którego mogę dotknąć, tylko tutaj na początku gry. Tak więc zaczynamy. Ja jestem bardzo ciekawa, jak mi dzisiaj pójdzie. Mam nadzieję, że się nie zapomnę i nie wdepnę w tego checkpointa, ale jeżeli tak będzie, to zacznę od nowa, resetuję grę i zaczynam od nowa. Dobra, powolutku. Sztuczne szczęki, jakie śmieszne. Idziemy. Sprawdzimy dzisiaj moją cierpliwość też. Zobaczymy, jak mi pójdzie, czy będę się bardzo denerwowała, czy nie. No otwierać! Ale zaskrzypiały te, czyli matko jedyna. Dobra, tutaj jest nitka dentystyczna, więc chyba po niej musimy przejść ostrożnie. W ogóle często są dosyć te checkpointy. Nie wiem, czy nie za często aż. Szkoda, że nie było do wyboru tutaj poziomu hard i easy. O, ja ogólnie tą grę sprawdziłam też troszeczkę wcześniej, ale tylko te pierwsze etapy, żeby wiedzieć na pewno, czy gra się nie nadpisze. Więc chyba do tego właśnie momentu doszłam i jak padłam, to zaczynałam od samego początku, więc mam nadzieję, że tak będzie do końca gry i ten challenge będzie udany, nie? O co tutaj chodzi? Uwaga na Boba zwierzaki. Jakie on może mieć zwierzaki w gabinecie dentystycznym, co? O-o. O-o. O, co to za dziwne szczęki jakieś z jednym okiem. Prawo, lewo, dobra, wybieram lewo. Zostaw mnie, czy jak będę skakała, to trochę mnie przyspieszy? Ja już nie chcę paść tak od razu. Strzałka, strzałka tutaj nam pokazuje, że tutaj mamy iść. O, ale gładko poszło na razie. Gdzie tym razem wyjdziemy? Dobra, widzę checkpointa, tak więc powolutku go ominimy. Mamy jakieś wiatraki, czyli jesteśmy w szybie wentylacyjnym. W ogóle co mamy w sklepie do kupienia? A, typowo, jakieś te sprężynki przyspieszające, helikopter, helikopter, ale za 700 robuxów! Przesada. Huh! Dobra, zdążyłam. Teraz byleby nie dotknąć świętego checkpointa. Niestety nie ma dzisiaj świętego checkpointa. Skoro nie ma checkpointów, to nie ma świętego checkpointa. Drabina Adriana. Oj, zobaczcie, co tutaj jest, jakieś lasery. Ale długo one działają. Dobra. Nie, naprawdę! Piętkę mi przycięło! Myślałam, że zdążę! Ale jaja! Czyli widzicie, trzeba wszystko powolutku i dokładnie przechodzić. Tutaj w ogóle jakiś certyfikat ten Bob dostał. Chyba za najgorszego dentystę wszechczasów. Dobra, czyli zaczynamy od nowa, niestety. To nawet się nie zatrzymuje. Myślę, że to już tak bez zatrzymywania się mogę przejść. O, dobra, to poczekamy. I tak samo z tymi laserami, trzeba poczekać, wiecie? No, okej. Te pułapki to są tutaj, wiecie, chyba najprostsze do przejścia. Co? Co jest? Ja jeszcze mówiłam, że to jest najprostsze do przejścia, ale jestem nowym. Ja już się tutaj nic nie odzywam, powolutku, powolutku, żeby nie dotknąć na pewno niczego. Nie wiem, jak ja tego dotknęłam, nie? Dobra, czyli ja już nie pamiętam, gdzie ja szłam. Ale w lewo chyba tamto lewo szłam, czyli szybko tutaj. Tu wyskoczy ta szczęka dziwna z jednym okiem. Trochę jak z potworów i spółka to wygląda. Potwór taki, nie zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw! I jeszcze w tyłek ugryzie. O, tutaj ta strzałka była. I tu powinien być wejście do szybu wentylacyjnego. Okej.
Coś czuję, że po tym odcinku ja będę musiała sobie melisę zrobić, nie? Ej! Ej, tu jakoś ciemniej teraz jest. Co nie? Wtedy tak jasno było, a teraz jakoś się zaciemniło tutaj. Ej, światło, halo! Gdzie jest światło? Czemu tu tak ciemno jest teraz? To może jakiś poziom hard mi się tutaj odpalił, co? O. Dobra. Trzeba pokonać tę laserę. Okej. Tu przerwę zrobimy. Jeszcze jeden? Okej. I ostatni to był. Dobra, co teraz? Ej, tu nic nie widać! Tu się chyba światło zbugowało! Dalej nic nie widać, nie? Po rurach teraz! Super! O, dobrze, że nie muszę na ślepo grać. Chociaż jak chce się, to mogę taki challenge zrobić, ale... coś czuję, że to wyjdzie jedna wielka klapa. Dobra, gdzie teraz? To jakaś winda jest. Szybko omijamy checkpointa. O. I naciskamy. A nie, winda do góry. Myślałam, że na dół zjedziemy. Gdzie mnie tym razem posieje tutaj, nie? Tutaj? Okej, mamy checkpointa, którego omijamy. I tu już nic nie widzę. Tu mamy przeskoczyć? Ojoj, ciemno. Czy ja mogę dotknąć tej lawy? Mogę, czyli to jest tylko taka grafika po prostu. Ej, boję się! Jak jest tak ciemno, to się trochę boję i czuję niepokój. Dobra, teraz jakieś paski lawy. W ogóle co tu lawa robi? Jestem przecież w gabinecie dentystycznym, hello! O, patrzcie! Wózeczek! Jak w tym, w Poppy Playtime. Jak ja jadę! Jakbym w trumnie jakiejś była! No i gdzie mnie tutaj dowiozło? O, jakaś komnata tajemnic przed nami. I jacyś rycerze dziwni. O, na to chyba nie możemy stanąć, bo są czaszki narysowane. Tutaj? Czy ja tak przejdę, nie dotykając tego? Dobrze. Nie, jakiś most wiszący. Czy on się będzie zapadał? Nie, chyba nie. Powolutku. Dobra, udało się. W ciągłym stresie teraz żyję, bo nie wiem, co mnie tu czeka. Mogę tego dotknąć? To jest przyspieszenie. To chyba będzie najcięższe, bo ja nic nie widzę. No i zobaczcie, ja muszę na czuja tutaj biec. Ale bez sensu. No wiedziałam, że tak będzie. I co, i zaczynam od początku. No zobaczcie, tutaj z tym światłem się coś zepsuło. No nie, to ja nie wiem, czy ja nie zresetuję sobie gry, czy zostawić takie utrudnienie, jak myślicie? Tu cała gra się jakaś zbugowała z tym światłem. Wydaje mi się, że to przez te potwory tutaj to światło się zbugowało, nie? Bo tutaj było tak nagle przyciemnione. Może teraz jak to przejdę, to się odbaguje i będzie coś widać. Światełko, zapal się! Ej, co jest? Ua! Nie, ja tam nie wskakuję już do niego, ja już się boję. No to tutaj się coś zbugowało, na tym początku, co te potworki goniły. Dam radę, nie takie rzeczy się przechodziło, nie? Czasami w tych, w Find the Markers były gorsze te obi do przejścia. No najbardziej się tego przyspieszenia boję, bo tamto nie wiadomo gdzie biec. Czemu to się zacięło? Czemu nie mogę zjechać w mojej tej trumience? Muszę na pieszo iść, to nie fair. Wiecie co, zejdę z tych torów, żeby czasem ten wózek mnie jeszcze nie potrącił. Nie chciałabym w taki sposób tutaj paść i trafić znowu na początek. O! To jest komnata tajemnic. Błędni rycerze nawet są. Stuczkami do mięsa. A nie, to szczoteczki do zębów. Czy to jest tutaj? Już prawie jestem, już prawie jestem. Byleby tutaj już nie paść, bo to będzie wstyd. Dobra! Jestem! Nie wiem, jak ja to przejdę, widzowie, nie? Na czuja trzeba chyba skakać. Dobra, gdzie jest kolejna platforma? Tam. Czyli trzeba się cofnąć i tak na ruch skoczyć, okej. Okay. Dobrze mi idzie na razie. Skupienie. Tam? Nie widzę. Czy ja tam jakoś doskoczę? Chyba tak. Nie mam wyjścia. Boję się tego. Udało się! Przeszłam! Tylko żebym się za szybko nie ucieszyła, bo zaraz spadnę do lawy i będzie lipa. Znać dźwignię! Ale nawet nie jedną, bo tu jest zaznaczone, że dwie dźwignie. No dobra, chodźmy na górę.
O, mam jedną dźwignię. Jaka czacha tutaj śmieszna jest. Może jak znajdę wszystkie dźwignie, to zmieni kolor ta czaszka. Na zielony na przykład, bardziej przyjazny. To jest druga dźwignia. I co, otworzyło się? Jeszcze nie. Czyli jeszcze gdzieś jest ukryta? Tutaj jest ukryta, okej, mam. Czy ja mogę tak skoczyć sobie, o? Chyba tak. O, i otwiera się brama. Czy to jest moja brama do ucieczki z tego potwornego miejsca od dentysty? Czy tu jeszcze jakaś walka z bossem mnie czeka? O-o. O-o, chyba będziemy musieli przed nim uciekać teraz. O nie, 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 nie. O nie, 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 broń, nie łapie, nie, 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 nie. Tak dużo już przeszłam. Boję się skakać, zostaw mnie, niech to będzie. Nie, naprawdę mnie złapą. Mam już dosyć tej gry. 15 minutes later. Po kilku minutach udało mi się tutaj dotrzeć. Nawet ani razu nie padłam, tylko on znowu mi tutaj wyskoczył i zapomniałam o nim, nie przygotowałam się. Mam nadzieję, że teraz może się zatnie na jakimś zębie. Albo może jak będę skakała, to mnie nie złapie. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja nie chcę przeglądu. Udało się. Było ciężko, ale przynajmniej było fajne urozmaicenie gry w postaci właśnie niebrania tych checkpointów. Jeżeli chcecie więcej takich wyzwań, to zostawcie 15 tysięcy łapeczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!